Siemanko, z tej strony Bartek z kompanii Szostek i w tym filmie będę Wam pokazywał 5 bardzo prostych, bardzo podstawowych ćwiczeń, które każdy może zrobić, niezależnie od tego, gdzie jesteście, bo nie będą wymagane do tego żadne sprzęty, które pozwolą Wam w prosty sposób znacznie poprawić sprawność całego Waszego ciała. Także będziemy robić ćwiczenia, które będą targetowały wszystko od stóp do głów, tak żeby po prostu pomóc Wam rozluźnić, trochę rozpiąć i poprawić mobilność całego ciała, a nie tylko jakiejś pojedynczej partii, więc zaczynamy. Więc pierwsze ćwiczenie to będzie po prostu pasywny zwis, the hang tak zwany. To pozwoli Wam znacznie rozluźnić Wasze barki, tutaj okolice szyi, najszersze mięśnie Waszego grzbietu, całe Wasze plecy staną się luźniejsze. To ogólnie było ćwiczenie, które u mnie zmieniło chyba najwięcej. Poprawi się mobilność Waszego barku. Oczywiście nie musicie robić od razu tego na jednej ręce, tak jak widzicie, ja robię teraz. Też prawdopodobnie nie będziecie w stanie, to przyjdzie z czasem, ale ważne jest, żeby spędzać jak najwięcej czasu w tej pozycji. Można się pokręcić na boki, poruszać się, ściągać łopatki, zostawiając łokcie cały czas wyprostowane, czyli nie robię czegoś takiego, tak? Tylko jedynie siłą samych łopatek, hop, ściągam je, hop, staram się je, hop, przytrzymać przez chwilę i znowu rozluźnić. Oh, to Wam naprawdę pomoże. Okej, drugie ćwiczenie, którym się zajmiemy, to będzie tak zwany przeze mnie naleśnik, czyli będziemy po prostu leżąc przodem na brzuchu, ręce do boku, i będziemy jedną nogę przeciwległą zbliżać do przeciwległego ramienia i w ten sposób będziemy rozluźniać, spinać nasze biodra, nasze plecy, nasz pośladek i naszą klatkę oraz przód barku. Więc wygląda to w ten sposób. Hop. Kładziemy się, ręce do boku i kierujemy przeciwległą nogę. Ręce cały czas są tutaj. Powinniście tutaj czuć rozciąganie, tutaj spięcie, tu otwieranie. Kolejne ćwiczenie, jakie dla Was przygotowałem, to są rotacje bioder. Tutaj ważne jest, żeby ustawić właśnie nasze uda i piszczele w takim pod kątem 90 stopni i dla początkujących osób można się właśnie podeprzeć z tyłu, odchylić i robimy sobie takie delikatne rotacje właśnie biodrami. Staramy się nie przesuwać ani naszej pupy z miejsca, ani naszych bioder. Dla osób troszkę bardziej zaawansowanych można już zrezygnować z podparcia i po prostu przerzucać się z jednej na drugą stronę i docisnąć ewentualnie troszeczkę to biodro, żeby bardziej rozciągnąć pośladek. A dla osób najbardziej zaawansowanych można próbować po tym się podnieść. Kolejne ćwiczenie, tak zwany ptakopies, bird dog. Chodzi tu o to, że po prostu zachowując prosto plecy, prostujemy na przeciwległe ramię i nogę, ale tylko do maksymalnego wyprostu, nie przeprostowujemy, nie zadzieramy bardziej do góry. To jest ćwiczenie na stabilizację, więc dla osób troszkę bardziej zaawansowanych można spróbować robić je na czworaka, nie opierając się kolanami o podłoże i próbując się stabilizować w ten sposób, a dla najbardziej zaawansowanych robimy pełną wersję, czyli na czworaka, nie podpieramy się kolanami i robimy pełen wyprost i staramy się stabilizować naszymi mięśniami core. I następnie mamy spacer niedźwiedzia, który pozwoli Wam rozciągnąć całą Waszą tylną taśmę, łącznie ze ścięgnem Achillesa. Rozciągnie praktycznie wszystkie mięśnie Waszego grzbietu, nawet pośladek i wspomoże prawidłową pracę łopatek i otworzenie obręczy barkowej. Cały trik polega na tym, że składamy się w taką literkę A i utrzymując nasze kończyny proste, tak, zarówno ramiona jak i nogi, i też trzymając piętę nogi, z której się wybijamy, przyklejoną do ziemi, staramy się jej nie odrywać, poruszamy się do przodu i do tyłu jak taki niedźwiedź.
Bardzo Wam polecam robić to ćwiczenie rano po przebudzeniu, bo będziecie się czuć naprawdę świetnie i o wiele, wiele luźniejsi. Okej, mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak było, to zostaw mi łapkę w górę pod tym filmem, to bardzo pomoże mi i mojemu małemu kanałowi się rozwinąć. Daj mi znać w komentarzu, które z tych ćwiczeń wydaje Ci się fajne i które definitywnie sobie wypróbujesz, żeby się trochę odsztywnić. I subskrybuj mój kanał po więcej, jeżeli chcesz mi więcej oglądać i widzimy się w następnym filmie. Na razie.